Witaj. W czasie tego wykładu zapoznasz się z wczesną twórczością Adama Mickiewicza. Na początek przypomnijmy jednak biografię poety. Dzieciństwo i młodość. Adam Mickiewicz urodził się w roku 1798 koło Nowogródka na Litwie. Rodzice pochodzili z drobnej szlachty. Ojciec był żołnierzem kościuszkowskim, potem adwokatem w Nowogródku. Od najmłodszych lat Mickiewicz poznawał ludowe legendy, baśnie, podania litewskie, które później wykorzystał w swojej twórczości. Młody twórca kształcił się w nowogródzkiej szkole powiatowej prowadzonej przez dominikanów. Okres wileńsko-kowieński, lata 1815-1824. Po ukończeniu szkoły powiatowej w 1815 roku udał się na studia uniwersyteckie do Wilna, gdzie uzyskał solidne wykształcenie z zakresu filologii klasycznej, literatury ojczystej i historii. Otrzymał tam stypendium rządowe. Na uniwersytecie założył Mickiewicz Towarzystwo Filomatów, czyli Miłośników Wiedzy. Ten fakt miał duże znaczenie zarówno dla jego dalszego rozwoju umysłowego, jak i kolei życiowych. Od tej pory jego życie osobiste i twórczość poetycka splatały się nierozerwalnie. Kilka lat później, w ścisłym powiązaniu ze Związkiem Filomatów, powstał Związek Filaretów, czyli Miłośników Cnoty. Wkrótce między filomatami a filaretami zarysował się konflikt. Filomaci reprezentowali politykę ostrożności, oświeceniowy charakter pracy, natomiast filareci skłaniali się bardziej ku prądom romantycznym, a na czoło swych postulatów wysuwali sprawę niepodległości. W tym konflikcie Mickiewicz opowiadał się po stronie filaretów, a wyrazem tego stały się dwa wiersze programowe z roku 1820, Oda do młodości oraz Pieśń filaretów. Zaliczamy je do najważniejszych utworów tego okresu. Po ukończeniu studiów w 1819 roku Mickiewicz przeniósł się do Kowna, aby odpracować tam stypendium, pracując jako nauczyciel. Dzięki swemu przyjacielowi Tomaszowi Zanowi poznał Marylę Wereszczakównę, w której się zakochał. Spotkał go jednak ciężki zawód miłosny, ponieważ rodzina ukochanej nie przyjęła jego kandydatury na męża. Ta nieszczęśliwa miłość znalazła mocny wyraz w jego późniejszej twórczości poetyckiej. To właśnie wtedy powstały utwory przepełnione smutkiem i żalem za utraconym uczuciem, wiersz do M czy czwarta część Dziadów. W 1822 roku w Wilnie ukazał się pierwszy zbiór wierszy Mickiewicza, zatytułowany Poezje. W tomie tym znalazł się m.in. cykl Ballady i romanse, uważany za manifest polskiego romantyzmu. Rok później ukazała się druga część poezji, w skład której weszły m.in. utwory. Wiersz Upiór, druga i czwarta część Dziadów oraz powieść poetycka Grażyna. Przez cały ten czas Mickiewicz utrzymywał ścisłe kontakty z tajnymi stowarzyszeniami o charakterze patriotycznym, m.in. z filaretami. Wkrótce padł ofiarą prześladowań politycznych i w 1823 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu mieszczącym się w klasztorze ojców bazylianów w Wilnie. Zesłanie w głąb Rosji 1823-1829. Wyrokiem sądu poeta został skazany na zesłanie w głąb Rosji. W 1824 roku opuścił na zawsze Litwę i udał się do Petersburga, następnie do Odessy i Moskwy. Podczas zesłania poznał wielu wybitnych pisarzy, intelektualistów i działaczy politycznych tamtego czasu. Podczas pobytu w Odessie robił też wycieczki na Krym. Poetyckim efektem tych podróży są cykle sonetów, sonety odeskie oraz sonety krymskie. W czasie zesłania pracował też poeta jako urzędnik administracji carskiej, a więc poniekąd na rzecz zaborcy. Znalazło to odbicie w jego utworze w powieści poetyckiej pod tytułem Konrad Wallenrod. Okres podróży romantycznych po Europie, lata 1829-1830.
W 1829 roku Mickiewicz opuścił Rosję i wyjechał do Niemiec, a stamtąd do Rzymu. Podczas pobytu w tych krajach zawarł wiele cennych znajomości. Poznał Goethego, uczestniczył w wykładach Hegla. Pobyt we Włoszech był dla poety okresem względnego spokoju i radości. Otoczony bliskimi sobie ludźmi, zachwycał się pięknymi widokami, naturą, zwiedzał zabytki Rzymu. Jednakże nawet tutaj, w spokojnej atmosferze wolności, czuł się wygnańcem. W 1830 roku dowiedział się o wybuchu powstania listopadowego w Polsce. Okres związany z próbą przyłączenia się do powstania listopadowego 1831-1832. Kilka tygodni po otrzymaniu wiadomości o wybuchu powstania Mickiewicz zdecydował się powrócić do Polski. Wyruszył z Rzymu okrężną drogą przez Genewę i Paryż. Podróż, ze względu na różne okoliczności, trwała ponad rok. Wreszcie poeta dotarł do Wielkopolski i tam spędził kilka miesięcy, w czasie których nie udało mu się przedostać do Królestwa Polskiego. Gdy powstanie upadło, Mickiewicz udaje się na wielką emigrację. Wiosną 1832 roku wyjechał do Drezna. Wtedy też powstała Dziadów część trzecia, zwana Dziadami Drezdeńskimi. Wielka emigracja, lata 1832-1838. Z Drezna udał się Mickiewicz do Paryża, gdzie spędził kilka lat. Początkowo brał udział w życiu politycznym emigracji, jednak szybko zniechęciły go ciągłe spory i kłótnie panujące wśród rodaków. Poeta uważał, że przyczyną tych złych nastrojów i upadku nadziei i moralności Polaków jest oddalenie od ojczyzny. Dlatego też, między innymi, zdecydował się na stworzenie dzieła, które będzie przybliżało rodakom ojczyznę i osłodzi gorzkie chwile wygnania. Tak w 1834 roku powstał Pan Tadeusz. W tym też czasie Mickiewicz ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą doczekał się sześciorga dzieci. Wykłady w Lozanii, w Collège de France w Paryżu, działalność publicystyczna. W 1839 roku Mickiewicz wyjechał do Lozanny, by tam wykładać na Uniwersytecie Literaturę Rzymską. Tam też powstał cykl wierszy lirycznych, nazywany dzisiaj lirykami lozańskimi. Już w następnym roku Mickiewicz powrócił do Paryża, gdzie zaczął wykładać w Collège de France w Katedrze Literatur Słowiańskich. Z przyczyn ideologiczno-politycznych został jednak w 1844 roku usunięty z uczelni. W 1848 roku, na wieść o wybuchu Wiosny Ludów, Mickiewicz wyjechał do Rzymu z zamiarem zorganizowania Ochotniczego Legionu Polskiego. Po powrocie do Paryża rozpoczął nowy okres działalności politycznej jako redaktor pisma Trybuna Ludów, pisząc artykuły o charakterze rewolucyjnym i niepodległościowym. W 1855 roku, na wieść o wybuchu wojny krymskiej, Mickiewicz wyjechał do Konstantynopola, gdzie chciał utworzyć oddziały polskie przeciwko Rosji. Tam, w listopadzie 1855 roku, zmarł. Jego prochy spoczywają w katedrze na Wawelu. Jednym z pierwszych ważnych utworów poety była Oda do młodości. Powstała ona w 1820 roku jako manifest solidarności poety z filaretami. Chodziło o konflikt między filaretami i filomatami. Filareci, w przeciwieństwie do filomatów, skłaniali się bardziej ku poglądom romantycznym, a nie oświeceniowym. A na czoło swoich haseł wysuwali sprawę niepodległości. W Odzie do młodości Mickiewicz jest zarazem spadkobiercą tradycji oświecenia, głoszącym racjonalistyczne odrzucenie przesądów i wierzącym w siłę oddziaływania oświaty oraz ideologiem romantycznym, który pragnie wcielić w życie romantyczne ideały, zwłaszcza te wolnościowe. Podstawą konstrukcji wiersza jest kontrast między światem młodych i starych. Opisując świat starych, poeta używa takich sformułowań jak bez serc, bez ducha, do szkieletów ludy, obszar gnuśności zalany odmętem. To świat ludzi ospałych, bezczynnych, egoistów, odizolowanych od innych, zamkniętych w swojej skorupie. Na szczęście ten świat odchodzi już w przeszłość.
Na jego miejsce przychodzi nowy, którego główną cechą jest młodość. Z młodością wiąże podmiot liryczny takie cechy jak entuzjazm, siłę, ponadludzkie wręcz możliwości. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, pisze. Wierzy w to, że młodość stanowi kolebkę dla rozwoju duchowego. To młodzi ludzie są w stanie ocalić zgnuśniały świat poprzedniego pokolenia, umarłych idei oświeceniowych, którym zabrakło młodzieńczej pasji i ognia. Żywiołowe napięcie walki między starym, egoistycznym i ślepym światem, a młodością, pełną energii, pragnącą wcielić w życie swe ideały, decyduje o porywającej rytmice tego utworu. Odebrano ją jako wezwanie przede wszystkim do walki o wolność, ze względu na zakończenie. Witaj, jutrzenko swobody, zbawienia za tobą słońce. Oda do młodości Mickiewicza stała się wyrazem dążeń pokolenia romantyków. Mickiewicz sięgnął po ten gatunek, opierając się na klasycznych wzorcach. Oda do młodości posiada zatem cechy klasyczne, jak odwołanie do ważnych ideałów, młodość, przyjaźń, braterstwo, wolność, promowanie ideałów dobra społecznego i równości, w tym również poświęcenia się jednostki dla dobra ludzkości, dalej odwołanie do mitologicznych postaci, Ariadna, Herkules, rozbudowana retoryka, klasyczna kompozycja, jednakże Mickiewicz nasycił utwór również cechami romantycznymi. Teraz wymienia te cechy. Przeciwstawienie starej filozofii opartej na kulcie racjonalizmu, filozofii romantycznej opartej na kulcie serca, duszy, intuicji. Romantyczny sposób obrazowania językowego. Zachwiana zostaje zasada stylu wysokiego, ponieważ spotykamy tu takie określenia jak na przykład płaz w skorupie, wody trupie, wyeksponowanie miłości jako głównego, opiewanego przez romantyków uczucia, odwołanie do popularnego w romantyzmie motywu lotu i orła, wywyższenie młodości ponad klasyczną starość. Inne romantyczne cechy to m.in. emocjonalny język oraz wątki walki o wolność oraz ideały niepodległościowe. Również w pieśni Filaretów Mickiewicz nawiązuje do podobnych wartości. Odwołuje się do młodości, nawołuje do korzystania z chwili, cieszenia się życiem. Hej, użyjmy żywota, wszak żyjem tylko raz, czytamy. Podobnie przeciwstawia martwy świat nauki romantycznemu sposobowi widzenia świata. Cyrkla, wagi, miary, do martwych użyj brył. Pojawiają się także akcenty patriotyczne, powiązane nieco z hasłami oświeceniowymi. Najważniejsza jest wspólnota, wspólne dobro, wspólne działanie dla społeczności. Zdecydowanie w duchu romantycznym utrzymane jest jednak przekonanie, że warto podejmować wszelkie ważne działania, nawet jeżeli wydają się one niemożliwe do zrealizowania. Zarówno Oda do młodości, jak i Pieśń Filaretów wpisują się w programowy spór romantyków z klasykami. Czym był ten spór? W roku 1818 pisarz Kazimierz Brodziński opublikował rozprawę o klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej. Opowiedział się w niej jako zwolennik nowej poezji i nowego światopoglądu artystycznego. Brodziński opierał się na przekonaniu, że to w uczuciu, a nie w chłodnym rozumie, leży siła i piękno literatury. Romantycy uznali, że prawdziwa poezja powinna być oryginalna i nowatorska, a nie wtórna i naśladowcza. Na rozprawę Brodzińskiego klasycy zareagowali gwałtownie. Jan Śniadecki zarzucił romantykom niechlujstwo i plecenie dup smalonych, niepoprawność poetycką, lubowanie się w gusłach i przesądach. Krytykowano też Mickiewicza, który zdecydowanie opowiedział się po stronie romantyków. Zwłaszcza jego utwory Oda do młodości, Pieśń Filaretów oraz programowa romantyczność, zawarta w tomie pierwszym poezji, gloryfikują świat młodych romantyków, przeciwstawiając go oświeceniowemu kultowi rozumu i światu starych, przeżytych zasad klasycznych. Spór klasyków z romantykami trwał przez całe lata XX XIX wieku. Zakończył się naturalnym zwycięstwem romantyzmu jako nowej wizji świata.